Rewitalizacja, na którą czekali wszyscy mieszkańcy. Listopad rozpoczęło podpisanie ważnej dla Śródmieścia umowy. W ramach projektów wartych ponad 26 milionów złotych zmian doczekają się 24 zabytkowe kamienice, ulica Zaułek, okolice ulicy Mickiewicza i przede wszystkim ulica Dworcowa, która oprócz walorów estetycznych zyska również nową funkcjonalność. Te finansowanie jest przyklepane, a myślę, że też dobrze poinformować mieszkańców, że tak ważny projekt będzie tutaj realizowany. Jestem przekonany, że to po prostu będzie piękne miejsce, ożywi to Bytom i też na mapie Śląska powstanie kolejne ważne miejsce, które będzie skupiało ludzi. Tych pochodzących stąd i nie tylko. Przykładem jest warszawiak, który został ambasadorem zainaugurowanej w zeszłym miesiącu kampanii Zamieszkaj w wielkim stylu. Okazuje się, że w stolicy o Bytomiu mówi się w samych superlatywach. Jest wow. Naprawdę jest wow. Najbardziej są zaskoczeni tą zieloną częścią Bytomia, że jest Park Kachla, niedaleko mamy Plac Akademicki, przecież bardzo blisko jest do Segietu czy na Żabie Doły. Tu naprawdę jest mnóstwo zieleni i oni byli przekonani, że przyjadą do takiego betonu, że wszędzie będą familoki, że wszędzie będzie tylko cegła, brukowana droga. I tak naprawdę zero zieleni, a okazało się, że jest całkowicie inaczej. Zupełnie tak jak w przypadku dawnej kopalni węgla kamiennego Rozbark. Dziś postindustrialne tereny służą sportowcom i amatorom, a miasto może z dumą mówić o Bytomskim Centrum Sportów Wspinaczkowych. To pokazuje po raz kolejny, że potrafimy robić dobre rzeczy, unikatowe na skalę Europy, bo takiego obiektu w Europie nie ma, a jest właśnie w Bytomiu. Sądzę, że absolutnie nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów co do reszty kraju, reszty Europy. Naprawdę wielkie, wspaniałe rzeczy są również w Bytomiu. Po 2 latach nowe oblicze zyskał także budynek Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 z 1906 roku. Oprócz tego, że to jest wszystko odrestaurowane, nie uciekamy od nowych technologii. Samo to, że obecnie w budynku wszędzie jest dostępna sieć internetowa, mamy światłowód, we wszystkich pomieszczeniach jest internet, na korytarzach. To już jest jakiś krok do przodu. Biblioteka, która się tutaj znajduje, oprócz książek, też ma stanowiska komputerowe. Jak gdyby łączymy nowoczesne z tym, co było kiedyś. A estetyka, uczymy się tej estetyki. Jeśli wchodzimy do ładnego, czystego pomieszczenia, my się też zachowujemy troszeczkę inaczej niż na jakimś brudnym podwórku. I to mi się wydaje, że to też pozwoli na to, że te dzieci będą zupełnie inaczej się zachowywały. Nie zabrakło także sportowych wrażeń. W listopadzie odbył się 15. memoriał Leszka Błażyńskiego. Ja się wychowałem w Bytomiu i całe życie spędziłem w Bytomiu, jeżeli chodzi w ogóle o boks, bo nie tylko byłem trenerem, ale przede wszystkim byłem zawodnikiem. Przez ponad 20 lat trenowałem, boksowałem, wychowywałem młodzież i strasznie mi się podoba teraz ta sala, że jest zapełniona pięściarzami, że przyjechali boksować. Dzięki powstaniu Bytomskiej Akademii Boksu swoje umiejętności pod okiem fachowców szlifują także młodzi zawodnicy.